Dzień dobry, a teraz będzie hit, czyli rozdział trzeci, temat trzeci, integracja europejska. Oglądamy. Już przy okazji tematów w poprzednich rozdziałach mówiłem o początkach tak naprawdę integracji europejskiej. Dzisiaj idziemy sobie do kolejnych etapów rozszerzenia wspólnot europejskich, ponieważ w roku 1973 do wspólnot europejskich dołącza Wielka Brytania, Dania oraz Irlandia. W 1981 roku Grecja, a w 1986 roku Hiszpania i Portugalia. Oczywiście wszystkie kraje musiały zmienić troszeczkę swój ustrój, gdyż nie był on do końca taki, jak powiedzmy, że wspólnoty gospodarcze oczekiwały. Pamiętając o tym, że przecież jeszcze 10 lat przed dołączeniem, tak pi razy drzwi oczywiście, w Hiszpanii oraz Portugalii doszło do zmian ustrojowych po raz pierwszy, bo przecież odeszliśmy tam od rządów autorytarnych. Ówczesnym przewodniczącym Komisji Europejskiej był Jacques Delors. Ten gość miał koncepcję dosyć daleko idącą. Chciał jeszcze bardziej pogłębić integrację europejską, żeby wszyscy ze sobą dobrze potrafili współpracować, żeby wprowadzić wspólną walutę. No, później, oczywiście po kilku latach po ustąpieniu ze stanowiska, euro będzie wprowadzone. I mówił o tym, żeby ta wspólnota europejska w jakiś sposób była gwarantem sprawiedliwości społecznej oraz tego, żeby demokracja stanowiła o jedności całej struktury. No i za jego oczywiście rządów Komisji Europejskiej, jako przewodniczącego, powtórzę to jeszcze raz, doszło do podpisania traktatu w Maastricht, który utworzył jakby Unię Europejską z nazwy, jaką teraz ją znamy. Zanim jednak wprowadzono ten akt Maastricht, podpisano go, Jacques Delors wprowadził wiele różnych zmian, które ujednoliciły, umożliwiły pewne zmiany, które będą miały miejsce oczywiście w późniejszych latach już w pełnym brzmieniu Unii Europejskiej. Po pierwsze, prowadził on jednolity akt europejski, czyli Single European Act, zwany SEA, tak będziemy to nazywali w skrócie. I on będzie ujednolicał pewne traktaty wcześniejsze, które były od traktatów rzymskich i będzie wprowadzał dosyć duże, powiedzmy, że urozmaicenia, które będą w tym momencie w Unii Europejskiej do dzisiaj wykorzystywane. Starał się jakby zmienić w ciągu kolejnych 6 lat kontrolę na granicach. Chciał je upłynnić i chciał zacieśnić współpracę gospodarczą. To będzie doprowadzało do integracji europejskiej oczywiście. Następnie będzie chciał wprowadzi Radę Europejską, czyli taki organ, który będzie reprezentowany przez każdy kraj w postaci najwyższego, powiedzmy, że polityka w postaci, nie oczywiście wzrostu, tylko pełnionej funkcji. Ale to może być na przykład głowa państwa w postaci króla, nawet prezydenta, czy po prostu premiera, który będzie w tym momencie istotniejszą rolę pełnił w państwie. Oraz wprowadził kolejne zmiany, które będą szły w Parlamencie Europejskim. Czyli na przykład wzmocnił jego rolę w Unii Europejskiej oraz wprowadził tam głosowanie większością kwalifikowaną. Do tej pory było to wszystko za sprawą jednomyślności. Głosowanie większością kwalifikowaną jest to na pewno uiskana ilość głosów więcej niż połowa uczestniczących w głosowaniu. Najczęściej wyraża się ona ułamkiem w 2/3 albo w 3/5. I tak właśnie głosuje Parlament przede wszystkim Europejski po dziś dzień. Jak już mówiłem o traktacie z Maastricht, to on został jakby wprowadzony jako nadrzędny akt 7 lutego w roku 1992. Następnie wszystkie kraje członkowskie, a było ich 12 w tym czasie, musiały przeprowadzić ratyfikację, czyli zaakceptowany musiał być ten akt przez parlamenty, a poprzedzone to zostało oczywiście pytaniem referendalnym w tych państwach. Finalnie traktat wszedł w życie 1 listopada w roku 1993 i powstaje Unia Europejska. Ale były kraje, które nie należały do Unii Europejskiej, więc trzeba było im umożliwić funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej. I tak powstał Europejski Obszar Gospodarczy, w skład którego weszła Norwegia, Islandia czy na przykład Liechtenstein. I to będzie wiązało się z tym, że Unia Europejska już finalnie później będzie oparta o tak zwane 3 filary. I może przejdźmy sobie do tych 3 filarów, żeby nam było nieco prościej. Ja na chwilkę znikam, zaraz będą się pojawiały filary, o których będę Wam mówił, tak żebyście mieli świadomość tego, jak one wyglądają i żeby cały ekran był po prostu wolny. Pierwszy filar to wspólnota europejska, czyli Unia Gospodarczo-Walutowa. A tu mówimy o wspólnym rynku, o Unii Celnej, Unii Walutowej, o rynku rolnym, transporcie, sieci transeuropejskiej, postępie technicznym itd., itd. Nie będę zanudzał. Filar drugi, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa. I tutaj mamy taki cel, żeby przestrzegać wspólnych wartości, fundamentalnych interesów i niezależności Unii. Podniesienie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, utrzymanie pokoju na świecie, umocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego i pewnych swobód itd., itd. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne to trzeci filar. Cele?
zwalczanie narkomanii, handlu narkotykami, walka z przestępczością międzynarodową, współpraca policji w zwalczaniu przestępczości pospolitej, współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych, celnych itd. itd. Można by mówić tak ładnie po łacinie et cetera, et cetera. W kolejnych latach po traktacie z Maastricht pojawiło się dosyć duże zainteresowanie krajów europejskich tym, żeby w jakiś sposób zawiązać współpracę bądź nawet wstąpić w szeregi Unii Europejskiej. I tak w roku 1995 do generalnie Unii Europejskiej dołączą Austria, Szwecja oraz Finlandia. I tutaj Szwedzi zastrzegli sobie, że nie chcą zmieniać waluty w przyszłości i tutaj wynegocjowali całkiem dobrą kwestię. Dodatkowo mieliśmy jeszcze na początku lat 90. takie próby jakby zaproszenia do Unii Europejskiej po raz drugi już Norwegii oraz Szwajcarii po raz pierwszy. Norwegowie dwukrotnie w referendum powiedzieli, że nie chcą przystąpić do Unii Europejskiej. Wcześniej tak było w latach 70., że nie chcą przystąpić do wspólnot europejskich. Teraz do Unii w latach 90., czyli w roku 1994. Czyli to jest druga odmowa Norwegów za sprawą referendum, gdzie odpowiednio było 53% ponad i później 52% osób opowiedziało się o tym, że nie chce być w Unii Europejskiej. Generalnie sytuacja jest zrozumiała, bo Norwegia jest bardzo bogatym krajem i im bardziej bogaty kraj, tym więcej wnosi do Unii Europejskiej i ma mniej korzyści z tego, że w tej Unii jest. Więc generalnie można powiedzieć, że zrobili bardzo rozsądny krok. Mało tego, Unia by ich ograniczała na przykład w połowach ryb, a Norwegowie tą swoją gospodarkę właśnie głównie na połowach ryb przecież opierają. Więc to jest też taką kwestią zupełnie inną. Szwajcarzy odrzucili jakby dołączenie do Unii Europejskiej ze względu na tą swoją wieczystą neutralność. I pomimo tego, że Norwegowie są w europejskiej strefie gospodarczej, są w granicy Schengen, możemy tam podróżować, możemy się osiedlić, a Szwajcaria nie. Powiedziała, że my jesteśmy całkowicie neutralni i nas nic innego po prostu nie interesuje. Chociaż współpraca jest oczywiście nawiązywana i całkiem nieźle w sumie wygląda przez po kolejne właściwie lata. Także tyle, jeżeli chodzi o rozszerzenie w latach 90. Idziemy do strefy Schengen, bo powiedziałem te magiczne słowa. I tak w roku 1985 w miejscowości Schengen w Luksemburgu podpisano porozumienie pomiędzy RFN-em, Francją, Belgią, Holandią oraz Luksemburgiem, że będą zniesione kontrole graniczne i będzie można poruszać się po tej strefie Schengen bez paszportów. I tak było od 1995 roku, a później systematycznie rozszerzano tę strefę po kolejne państwa. I tak na przykład dzisiaj w tej strefie Schengen mamy też między innymi przywołaną wcześniej Norwegię, Szwajcarię, ale jadąc przez Szwajcarię ja bym uważał z internetem, bo tam roaming nasz Unii Europejskiej, w państwach Unii Europejskiej po prostu może nie zadziałać i Was zaskoczyć może oczywiście później rachunek za telefon. Albo bardzo szybkie wyssanie środków z karty, jeżeli mamy taki telefon. Teraz czas na traktaty europejskie, właściwie to rodzaje tych traktatów europejskich, ale żeby znowu widzieć wszystko jak na dłoni, ja znikam i w tym momencie przechodzimy sobie do rodzajów traktatów europejskich. Pierwsze co to jest traktat założycielski, czyli tu mieliśmy na przykład traktaty o powstaniu niegdyś EWWS, o EWG, o której mówiłem na lekcjach poprzednich, czy teraz, jak wspomniałem, o traktacie o Unii Europejskiej, czyli tak zwanym traktacie z Maastricht. I ten traktat założycielski to jest wiążąca umowa między krajami członkowskimi Unii Europejskiej, w której ustala się cele, zasady funkcjonowania instytucji, a także sposób przyjmowania nowego prawa i relacje między podmiotami Unii Europejskiej. Drugim punktem są traktaty rewizyjne. Celem ich jest modyfikacja uchwalonego prawa unijnego wcześniej i generalnie trzeba było kombinować, żeby w jakiś sposób to prawo zmodyfikować na potrzeby nowych członków Unii Europejskiej. I tak pierwszym takim traktatem rewizyjnym był traktat amsterdamski, który był w roku 1997, później jest nicejski w 2001, czy lizboński w 2007. No i ostatnim rodzajem traktatu jest traktat akcesyjny, czyli umowa międzynarodowa między podmiotami Unii Europejskiej a państwem, które kandyduje do Unii Europejskiej. Taki traktat określa warunki przystąpienia danego państwa do Unii Europejskiej. I te takie traktaty akcesyjne zostały ustalone w Kopenhadze i znamy je pod nazwą kryteria kopenhaskie, czyli takie, które jakby były zbiorem różnych praw, które będą gwarantem tego, że państwo, które wchodzi do Unii Europejskiej, będzie na pewno miało stabilną gospodarkę, żeby nie doprowadzić innych państw członkowskich do niewydolności ekonomicznej, ale też i praworządne instytucje demokratyczne, które będą gwarantowały prawa dla obywateli. I ostatnim punktem naszej lekcji jest waluta euro, a dokładnie to wspólna waluta, bo euro w sumie nie było pierwsze. To, o czym będę mówił, to European Currency Unit, czyli taka jednostka niemonetarna, która była wykorzystywana jako jednostki płatnicze w rozliczeniach bezgotówkowych od 1979 roku do
1998. Później nastąpiła reforma, wprowadzono nową walutę, właściwie już taką pełną walutę, jaką miało być euro. I od tego momentu będziemy mieli również początkowo bezgotówkowe rozliczenie, a od 2002 roku stworzy się finalnie już strefa euro, czyli państwa, które przyjmą tą walutę na swoją i będzie można w tych krajach zobaczyć i monety, i banknoty z podobiznami różnych postaci, ale o nazwie euro. I tak jest do dzisiaj. Część Europy ma euro, które stoi całkiem nieźle. My jako Polacy nie mamy tego euro i chyba jest tyle samo zwolenników, co i przeciwników tego, żeby wprowadzić taką walutę do Polski. I nikt nie ma złotego środka, żeby w jakiś sposób to ujednolicić. Nie wiem, czy jakiś mądry się kiedyś pojawi, który to zrobi z korzyścią dla obywateli. A tu byłbym bardzo, bardzo ostrożny, więc może nigdy to się nie wydarzyć. Ale nieważne. Lekcja się skończyła. Ja dziękuję i do widzenia.